Dzień dobry, dzień dobry. Szczęście na tym wyjeździe nas się trzyma. Od tygodnia, albo i dłużej, sprawdzałam prognozę pogody i wychodziło na to, że z 4 dni, które tutaj jesteśmy w okolicy, czwartek ma być najładniejszy, ma być słonecznie od rana, ma być pełna widoczność i generalnie piękna pogoda. Natomiast wtorek i środa miały być mocno zachmurzone, miało trochę padać, miało być wietrznie. Także no, uznaliśmy, że dobra, weźmiemy lot helikopterem w czwartek rano, skoro ma być tak ładnie. No i co? Wtorek było słonecznie, środa była słoneczna, mimo że miało być pełne zachmurzenie. I przyszedł czwartek, który miał być słoneczny. I tak wieje wiatr i są takie chmury, że odwołali wszystkie loty na ten dzień. Także nie lecimy niestety, a szkoda, bo dzisiaj są Tomka imieniny, więc byłby dla niego taki prezent, spełnienie marzenia, bo bardzo chciał polecieć nad Mount Cookiem helikopterem. Więc miałby właśnie prezent imieninowy, a tak to no niestety odwołali. No cóż, tak jak już mówiłam nieraz w tym filmie, jeszcze mamy zamiar tu wrócić, więc no to też będzie coś odłożonego. Nie można wszystkich marzeń naraz spełniać, prawda? Więc no, ale szkoda. Trochę szkoda. Co ja będę wam mówiła dużo? Szkoda. A że jadąc dalej w kierunku jeziora Tekapo, jednak spotkaliśmy słoneczko i chmury się przerzedziły, także postanowiliśmy trochę pomorsować w jeziorze Pukaki. No i słuchajcie, było przepięknie. Woda była co prawda taka rzeźka i orzeźwiająca, ale naprawdę była to przyjemna kąpiel. Jak się tam kąpię? Wiedzę, że Pukaki, a ja słuchajcie, sobie doceniam chwilę, że jestem sobie na końcu świata. Kąpię się w jeziorze z przepięknym widokiem. Jest słoneczko i ogólnie cudnie. Cudnie. No i po tej regenerującej kąpieli w jeziorku wyruszyliśmy do Christchurch. Czekała nas całkiem długa podróż. W Christchurch Tomek dzisiaj miał dzień pracy, także wieczorem już nic nie robiliśmy. Ja poszłam ogarnąć jedzonko. Postawiliśmy dzisiaj na kuchnię indyjską, czyli butter chicken z chlebkami naan i było przepyszne, powiem wam, naprawdę przepyszne. Po tej mojej kempingowej kuchni naprawdę się najedliśmy. Potem jeszcze ogarnęłam jakieś zakupy, jakieś podstawowe rzeczy na śniadanko jutrzejsze. No i co, przyszedł koniec dnia, także ten dzisiejszy dzień był taki dosyć spokojny po dwóch intensywnych dniach trekkingowych. Ale nie każdy dzień przecież w wyprawie dookoła świata musi być super intensywny, także cieszymy się, że mamy też takie trochę luźniejsze dni. A tymczasem żegnamy się z wami i do zobaczenia jutro.